Patrzcie tylko, jak on wygląda. Masakrycznie wielki, oblodzony, ponieważ mamy na minusie. O kurde, ciężko będzie to zdjąć w ogóle. Jezu, jakie to jest wielkie. Szukam przycisku takiego, żeby podwójnie sobie kliknąć i uruchomić go, nie wciskając stacyjki, ale jest tylko to. Tryb panik. No i można się pobawić klaksonami. Nie tego się spodziewałem. Niestety to jest V6 305, 309 koni. No i to nie brzmi. Zerujemy spalanie i zobaczymy, ile będzie palił na koniec dnia. Ja pierdziele, jaki to jest. Jak wyjeżdżałem z tego parkingu wcześniej Audi Q8, to mówiłem, że to jest duży samochód, ta Q8. Wsiądźcie do Challengera. To jest. Ja pierdziele. Długi na 5 metrów. A tak naprawdę dla dwóch osób, no bo tu nie ma zbyt wiele miejsca. Na ścisk wejdzie dodatkowa para dzieciaków chyba. Przejechałem tym autem już 3-4 km i jestem w stanie stwierdzić, że do tego auta da się przyzwyczaić. To znaczy, wiecie, no to tanie, budżetowe autko amerykańskie. Jakby najtańszy model Challengera, który ma nieco ponad 300 koni. Nie pojedzie ci 11 sekund na 1/4, ale no nie ma jakiejś tam jakby tragedii. Z takich fajnych rzeczy w końcu samochód, który ma szyber dach. No sorry, niektórzy są fanami V8, niektórzy są fanami czarnych felg od Turismo, a ja jestem fanem szyber dachów, no i dobrych lusterek. To są dwie podstawowe rzeczy, na które zwracam uwagę z takich drobnostek w aucie. To znaczy, to wpływa na bezpieczeństwo, a szyber dach to jest po prostu element, jakby, który dodaje uroku samochodowi. No i nie wiem, ja mam takie wrażenie, że po prostu jest w tym coś fajnego. No i tyle. Spalił gumę, tego nie chciałem. Już 70. No to jest spoko, tylko że nie czujesz tego momentu, no nie? No tak, tak. To codziennej jazdy, nic takiego specjalnego. To też było moje pierwsze przyspieszenie, dlatego też dzielę się tym, co ja czuję. Nie jest źle, ale też nie urywa. No i spalanie wzrosło właśnie o 48 litrów. Kto by się tym w Stanach przejmował? W Stanach paliwo jest dwa razy tańsze niż w Polsce. Nagłośnienie. I wiesz, jedziesz sobie autostradą amerykańską, muszę niestety wyłączyć, bo YouTube blokuje, ale jedziesz sobie autostradą amerykańską, słońce cię wali w łysą czachę i sobie ciśniesz po prostu przy jakiejś fajnej muzyczce. To jest taki fajny klimat. Niestety my jesteśmy w Warszawie, mimo że jest słońce, jest fajnie, jesteśmy w korkach po prostu. No i w korkach ten samochód też nie jest jakiś taki mega oszczędny. A teraz pozwólcie, że będziemy się dalej delektować muzyką w korkach. W zasadzie jak na samochód o tych gabarytach, prowadzi mi się on nad wyraz dobrze. Lusterka mnie nadal denerwują, ale siedzi się bardzo wygodnie. Czuję się, jakbym oglądał telewizję na kanapie. Przejeżdżamy teraz koło jakiegoś technikum i wszyscy się patrzą. No jednak to jest baza od dziesięcioleci stosowana przez Challengera. Marka Challengera została już wyrobiona. No i auto, jeżeli widzicie tego typu auto na drodze, no po prostu patrzycie. No bo to nie jest też najczęstszy widok w Polsce. No kurczę, dużo więcej jest Mustangów, czy nawet pogłosiłbym się o stwierdzenie, że Camaro jest więcej niż Challengerów. To jest najmniej popularny samochód. Swój samochód potrafię umyć nawet za 4 zł. Zobaczymy, ile pieniędzy potrzeba, żeby umyć, bardzo dobrze umyć, Challengera. Wrzucamy i jazda. No już? Coś czuję, że będzie potrzeba więcej monet.
Na szczęście mam trochę. Serio? Znowu? Stary, to będzie moje najdroższe mycie chyba. Cały czas pierwszy program. Koniec. Bardzo mnie boli ręka, wydałem 12 zł, straciłem 12 minut, ale jedziemy dalej. Teraz jesteśmy na takim top secret osiedlu, na którym robimy zdjęcia na Instagram, po prostu dla siebie, ale dosłownie top secret, ponieważ to jest w Warszawie, ale nie chcemy spalać tej miejscówki, żeby potem co drugi spotter tutaj jeździł na zdjęcia. Zdjęcia, które teraz robimy, robimy z Markiem. Sami ocencie, czy warto było tutaj przyjeżdżać. Naprawdę zdjęcia wychodzą idealnie. Troszeczkę śmieję się z tego, że jestem cały na biało. No ale do zdjęcia białe auto, biały człowiek, czarne tło. Pasuje to idealnie moim zdaniem. Tak jak już na początku wspomniałem, nie jest to jakaś mega super szybka wersja. No i nawet te końcówki są atrapowe trochę. Tak to wygląda. Poproszę teraz, żeby Marek dodał gazu. Marek, dasz mu? Daj mu tak do końca. Coś takiego. Bardziej to vape. To co jest ciekawe w tym aucie, to to, że on ma naprawdę, naprawdę wielki taki muscle carowy tył. I pokażę wam jeszcze, jak znajdę kluczyki oczywiście. Pokażę wam, jak wygląda bagażnik w tym samochodzie. To jest mniej więcej coś takiego, bardzo duży. I tutaj przewaga, można powiedzieć, no jest jeszcze większy niż bagażnik Chargera Hellcata. Co ciekawe, w ogóle ten model w Stanach zaczynał się, nowy model, zaczynał się od 100 tysięcy złotych. I to jest piękne, że można tak tanio wyrwać taki samochód nowy z salonu. No ale niestety, jakby ktoś go chciał sprowadzić sobie do Polski, no to już trzeba mnożyć, dosłownie mnożyć. Futurystyczne wejście na paliwo, wlew paliwa, chromowany. Tutaj macie taką w ogóle nieskitraną kamerę cofania, jest na widoku. Całkiem spoko jak na takie auto. Żeby te korki nie poszły totalnie na marne, pokażemy wam, jak mniej więcej wygląda widok kierowcy. Zegary są bardzo małe, to jedne z mniejszych, jakie w ogóle widziałem. Tu jest dość dużo ciekawych funkcji. Przelecę was teraz przez wszystkie. O! Zarąbiście! Z reguły tu jest gdzieś przycisk właśnie podgrzewania kierownicy, a teraz tego nie ma. Wiecie co, szukam czegoś fajnego, żeby wam pokazać, no ale tu nie ma nic takiego zachwycającego jak tryb idioty na przykład, czyli ten walet słynny w Chargerze Hellcacie. Oczywiście tu nie będzie pięknej Alcantary z karbonem, ale macie skórzaną kierownicę, macie tutaj skórkę bardzo przyjemną, macie tutaj skórkę bardzo przyjemną, macie tutaj skórkę bardzo przyjemną i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, nieustanny zachwyt nad tym Challengerem jest. Włączyłem światła, żeby pan sobie zrobił lepsze zdjęcia. Te jaskrawe światła są wynikiem tego, że jak zmienicie sobie tutaj ustawienia świateł, to macie normalne jasne, białe i tutaj macie te jaskrawe. To jest spoko opcja. Aczkolwiek no, nie wypada mi jeździć na jaskrawych, więc jeżdżę normalnie po ulicach na tych. A do zdjęć wrzucam sobie te drugie. Spróbujemy na spokojnie ruszyć. Ślizga się cały czas. Teraz dopiero idzie. Ale idzie ładnie, tak. Odliczaj. 3. No i to już fajnie poszedł. No. Ale szczerze? Nawet ja jestem zaskoczony. A widzisz. 3, 2. No. No. No.
prędkości autostradowe. Ciemno, słońce już zaszło, ale szczerze mówiąc, ten samochód pod osłoną nocy wygląda jeszcze bardziej agresywnie. Jak ludzie widzą w lusterku wstecznym, jak podjeżdża im Dodge Challenger, odwracają się, ustępują miejsca. To jest śmieszne i specyficzne. Jakby fajnie doświadczyć czegoś takiego. No i to jest to najsmutniejsze w moich testach, ale mam nadzieję, że mimo wszystko doceniacie te testy. Trzeba tankować i karmić potwory. Zrobiło się ciemno, więc jestem na parkingu podziemnym, żeby opowiedzieć wam jeszcze, co sądzę o tym samochodzie, jak ten samochód się ma do innych. Na przykład patrzcie, on jest dużo, dużo większy od normalnych, typowych samochodów. Przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, to ringi. No i teraz akurat są ustawione te kolorowe. Patrzcie, jaka ona jest wielka, to jest naprawdę kawał blachy. No jak już tu jesteśmy, zobaczcie na te wielkie 20-calówki, które wcale nie wydają się jakieś mega wielkie przy tym samochodzie. Cały tył wygląda jak taka szafa, jak taka komoda po prostu. Światła jeszcze są bardzo charakterystyczne, one są bardzo rozciągłe, ale spłaszczone. Fajnie było poznać ten samochód, kolejne motoryzacyjne marzenie spełnione. No bo Dodge Challenger to jest jednak niejako ikona motoryzacji. Szkoda, że w tym podstawowym silniku, ale na wszystko przyjdzie czas. Myślę, że w następnych filmach pokażę wam coś ciekawego, bo już dogaduję SRT-ka Challengera. Ale nie chcę wam za dużo zdradzać. Bardzo dziękuję wypożyczalni Cylindersi. Tam możecie wypożyczyć ten samochód. A was zapraszam do subskrybowania, bo to głupie, ale ważne. Widzimy się w następnym filmie już jutro, bo to seria daily vlogów. No i trzymajcie się. Cześć, koniec gadania.